Witajcie wszyscy, z tej strony znowu Starke i gramy w Sekiro. Dalej w ramach tego samego maratonu, który rozpoczął się już kilka odcinków temu, nie pamiętam ile. No i cóż, pomiędzy poprzednim odcinkiem a tym, tylko przyszedłem tutaj, chciałem sprawdzić, czy coś się zmieniło przez przypadek, kliknąłem dialog bez nagrania. I przeszedł tam dialog, że no dzięki pieniądzom, które w niego zainwestowaliśmy, on dał sobie po prostu czas na zgromadzenie towarów i w ogóle. I bardzo dziękuję i w ogóle jesteśmy super i tyle. I potem tam można u niego kupić różne rzeczy, pokażę wam nawet co. Powiedział, że chciałby rozwinąć interes, że Ashina już się kończy i w ogóle. I że to dobra okazja na rozwijanie interesu, mam się dowiedzieć co chcą samuraje z zamku. I z tego co pamiętam, chyba wczoraj podsłuchaliśmy rozmowę jedną, w której wynikło, że brakuje im soli. Więc będziemy mogli mu przekazać chyba informacje przy okazji, nie sprawdzałem. Więc pogadajmy po prostu jeszcze raz, zobaczmy co ma na sprzedaż, bo nie przeglądałem. Miałem rację, że chodzi o tą sól. It seems they're low on salt. Salt, you say? Well, you eat it, of course. But it's also good for purifying the dead and putting on wounds. Diseases spread quick with rotten corpses on the battlefield. Everyone's scrambling for salt. That means now's the time to cash in. Lots of people need salt. And karma shouldn't bite me if I sell it for a tad more than the going rate, right? Ah, now that that's decided, it's time to get me some salt. Thank you very much, good sir. I zobaczmy, co my tu mamy. Tabletki, mech. Naczynia mech, to mech. Takiewki. Takiewki nawet mogą się przydać i mowy kunai. Kunai używany przez panią Motyl, który można wykorzystać do ulepszenia wbuntowanego shurikena. Ej! Czyżbyśmy mieli jakieś super duper upgrade do shurikena dostępne? I kunai zostaje rzucony słuchać dzwonienia w ślad za nim pojawiają się mowy motyle. No, można było się myśleć. Pani Motyl od dzieciństwa zdobywała doświadczenie w lesie Uzui, czy jakoś nie wiem jak to przeczytać jak zwykle. Z dala od cywilizacji, na szlaku Tozan. Las jest pełen mgły i tajemnic, dzięki czemu doskonale nadaje się do oczyszczenia techniki iluzji. I'll stock some new products if I can sell a lot of salt. Make sure you pay me a visit when I do. No. Chyba jeszcze więcej towarów będzie i w ogóle. Ale teraz nie o to, za co dostajemy 500, to potrzebujemy ile? 3000, no tam to dobra, to tutaj. Trzy takie. I cztery takie. Oszczędzałem coś innego, no ale. Now then, how do I get me some salt? Oh, good sir! Are you going to buy something? No, nie będę ukrywał, ja to chcę, bierę i w ogóle. Until next time, I'll stock some new products if I can sell a lot of salt. Make sure you. No więc mamy nowe coś. I chyba nawet nie będę zwlekał, tylko do rzeźbiarza czym prędzej zobaczyć, co tam może mi zaoferować w zamian za akcesorię z bossa, który chyba był do tej pory najtrudniejszym ze wszystkich bossów, których pokonywałem w Sekiro. A w sumie to był jeden z dwóch, więc chyba wielkiego wyboru w sumie nie mam. No ale. No, kiedy nagrywam to wszystko, odcinek trzeci jeszcze nie jest opublikowany, rzecz jasna. Chyba dopiero co niedawno drugi wszedł. Chwila, dajcie chwilę, że czasu już bym sprawdził. Tak, odcinek numer 2 wszedł parę minut temu dosłownie. Tam już może nie aż tak parę, no ale. Jest jakaś nowa rozmowa? Albo nasiona? Nie mam. A, nie. Ojej, nie miałem nasiona tykwy? Czemu ja o tym nie wiedziałem? No cóż. Mam dodatkowe użycie. Dobra. Nic nowego, ale mamy już 5 użyć, więc jej. Jak zwykle. Ale dobra, zamontuj. Nie, nie chciałem montować. Ja chciałem zobaczyć ulepszenia. Kująca dzida, sprężynowy topór. I tutaj mamy. Dajcie chwilę, bo znowu są głośno.
A tutaj mam jakąś szczepiającą włócznie w ogóle. A. Wybaczcie, tak co chwilę zatrzymywanie, no ale jednak. No cóż, chyba nie wiem, gdzie będzie ten shuriken. I nie stać mi na nic. A szkoda, ulepszyłbym sobie to wszystko. Ale kasy nie mam. Ale czasem kiewek wolę zostawić sobie. Niestety. Liczyłem na to, że może coś więcej uda się osiągnąć, no ale... Skoro gra nie chce, to ja nie będę jej zmuszał. Dobra, więc wracamy do zamku. Mimo wszelkich komplikacji... Uważam, że jednak nawet ten zamek jest prostszy od lokacji, która mnie czekała w tej całej świątyni. Te Senpau na górze Kongo. Więc część Senpau nie wiem. No więc po prostu idziemy. Oczywiście mój cel to wyeliminować zagrożenie z jak największego ukrycia, więc... Dlatego najlepiej będzie, jeśli okaże się, że jak zwykle mi się nie uda. No, tutaj akurat... Nie ukrywam, po prostu... To było naprawdę wrednie skonstruowane. Ale kontynuując... Tutaj nie wiem, jak miałbym to zrobić na ukryciu, więc no. Nie umiem chyba walczyć z tymi, co to dzidy po prostu używają. Tak. Tak zwani dzidowcy chyba są naprawdę dla mnie największym wyzwaniem. I śmierć. Tak. Teraz już na pewno dostanę smoczy mur. Nie ma przebacz, muszę go dostać. Tyle, co ostatnio miałem farta. Nawet nie tak ostatnio, jakieś tam 20 minut temu. Dobra, 20 minut. Ja chyba w sumie 20 minut. Może minęło? O nie, straciłem 9 monet. Dobra, wiecie co? Może udałoby się jednak jakoś po cichu zdjąć chociaż tamtego mnicha. Tym coś sobie poradzę, ale on... A w sumie fajnie by było. Oczywiście była okazja, ale po co ją wykorzystać? Nie no, lepiej... No właśnie, lepiej po prostu spanikować i nie wykorzystać sytuacji. Tylko też zauważyłem, że tylko te dobicia takie w ten sposób, dobra, może nie tylko takie, ale takie daje najwięcej tych całych punktów związanych z... No. Z wskrzeszeniem trzeba. Dobra, teraz tu jest ta dwójka i trzeba tego wziąć od tyłu. Chyba tak jest dużo groźniejszy niż... niż on... tutaj. Mimo tego, że to jest strzelec... Faktycznie, jednak podpowiedzi nie kłamę, można to zdjąć, ale to... przedmiocik! Dobra, zanim się rozproszę. Mimo tego, że to strzelec, to jednak łatwiej sobie z nim poradzić niż z tamtym gościem. Mech. Czy mech? Nie wiem, jak to mówić. Mech, mech. Ale tak czy jak... 2 mniej, 3 minus, 2 na 10. Po prostu... Ech. Ja tak się rozgaduję na ten temat. Skrytobójca. Wiecie co, jeśli w skrytobójca idzie tam i w ogóle, to może jednak najpierw zwiedzimy bliższe murów miejsca. To może być dobry pomysł. Zresztą tutaj znowu niczego nie ma, więc... Może nie będę tak też wydziwiał i... Próbuję jak najdłużej pozostać w ukryciu tym razem, chociaż... Ale 99% znając mój... brak szkila, czy tam... specyficzne podejście do tej gry. Skończy się jak zwykle i... Widziałem tu gdzieś zasadzka. Normalnie to przeczuwałem. Co to za małpy? Choć
mi pomóc, bo ja walczę z małpami? Okej. Okay. Zaczyna robić trochę dziwne. Czy to była jakaś armia, która nauczyła małpy wykonywać polecenia bojowe i w ogóle jakaś... Dobra, wiecie co, nie słuchajcie mnie, jakieś głupoty sobie już wymyślą. Tak czy jak, czemu akurat małpy? Dobra, nie lubię właśnie do domów, zanim nie przeszukam wszystkiego wokół, więc dajcie chwilę. Rzecz jasna, nie jest jakiś wielki problem czy coś, ale no. I... O, przedmiocik. Było. I tym razem już wiem, że było i oficjalnie mógł powiedzieć, że było, bo pamiętam nawet, że w tamtym odcinku było, więc nie chyba na 100%. O, posążek. Jest tu coś nope? Chociaż? Nie. No bo jeśli tu jest posążek, to jednak wolałbym zacząć chyba od posążka, a potem zająć się resztą. Jakoś tak się czuję bezpieczniej, pewniej. Mniej zagrożony czy cokolwiek, jak zwół tak zwał. I powiem wam szczerze, mam wielkiego dylematu. Jest tyle przydatnych zdolności, że nie wiem w co inwestować. A żeby nie było, bardzo bym chciał zainwestować w jakąś porządniejszą umiejętność i... Tyle? Serio? I znowu jakiś przeskok na sznurku? Tak. Nie ukrywam, oczekiwałem więcej po tamtym wszystkim. Ile walk, tyle wszystkiego, żeby stamtąd wyjść? Nie ukrywam, trochę się zawiodłem. Wątroba węgorza? Dziwna nazwa, no ale dobra. Cudowny lek zdolny odegnać pioruny ofiarowany na ołtarzu klanu Ashina. Super, jeszcze elektryczność. Tego mi brakowało. Znaczy zmniejsza obrażenia od piorunów oraz redukuje stan anormalny. Porażanie. Pioruny są mocą bogów. Węgorze, choć małe, są spokrewnione ze smokami. Nawet siłę boga da się powstrzymać, choć prawdopodobnie nie na długo. Więc albo dotarłem do jakiegoś, powiedzmy, całkowicie poboczniaka i... Co dalej, to już nikt nie wie. Albo właśnie zauważyłem, co trzeba zrobić. Nie wiem, kto jest z tych dwóch, chociaż podejrzewam, że bardziej właśnie zauważyłem, co trzeba zrobić. Tak. Bardzo możliwe. Tak więc... Znacznie często dałem tutaj te posążki. Bardzo często, tak na mój gust. Chyba, że wróciłem się teraz... Nie wróciłem się do miejsca, w którym spotkałem wąsza. Trochę tak podejrzane, że tak blisko siebie, pewnie coś już pominąłem, jakąś połowę lokacji, czy coś podobnego, czy coś w tym stylu. A. Więc... Co, nie wiem, w którą stronę iść, więc pozwólcie, że zacznę od tej jego... Co to jest? To coś ludzie, mumie, czy co? Serio, to tyle? Nie no... Żartuję sobie, zamieć, co, że stworzyli taką lokację tylko po to, żeby dać tutaj wrogów, którzy mogą mnie łatwo wymordować. Zawiodłem się na tej lokacji. Chociaż... Bądź co, bądź nie zmienię to faktu, że w Sekiro tak mi się dobrze gra, że... Ile już spędziłem czasu w grze? Wiecie co, może sprawdzę po tym odcinku mniej więcej, ile już czasu w Sekiro siedzę. Nie na odcinkach, ale... No ile przy dzisiejszym posiedzeniu. Bo nie będę ukrywał... Zatopiona dolina? Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, jakbym pominął całą jakąś lokację. A wiecie co, nie, ja tu nie idę. Wiesz, jakoś tak strasznie mało tego zamku zwiedziłem. Nie, jakby to nie było, to nie. No proszę. Tutaj był tyle, tutaj... Kapliczka Wielkiego Wąsza? Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Znowu mi chcieli hałasować. Dobra, na szczęście szybko się ich pozbyłem. Całokształt, nieważne jakby wyglądał, mi się wydaje, nie wiem. Ale, no nie, mniejsza o to. Po prostu trochę podejrzana. Ten zamek taki strasznie krótki. A żeby nie było, spodziewałem się po nazwie lokacji chociażby, że to będzie jednak coś znacznie
większego. Wynika z tego, że to może tak są jakieś zwyczajne małpy, które są agresywne wobec ludzi. Żadnych podejrzanych mutacji czy kontroli umysłu. I znowu mi przeważą w taki sposób, że jest za głośno. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż ich zagłuszyć. No więc... Jakby nie było, wybaczcie... Wybaczcie hałasy, wybaczcie wszystko. I to, że się wracam prawdopodobnie dosyć sporo po nic. No jak mówię, dla mnie to jest aż zbyt podejrzane, że ta lokacja się tak szybko kończy. Wydaje mi się, jakbym trafił po prostu na koniec tej lokacji jakimś wielkim skrótem. Czy coś i po prostu... Tak, zapomniałem o tym mniku. No nie wiem, co jeszcze mogę z tym zrobić. Powiedzcie mi, jak ja mam to kontrolować, to wszystko? Dobra. Nie ma co się bawić. Aha, no ta łowca Shinobi, zapomniałem. Jego się nie da trafić. No, jak chcę z czymś takim walczyć? Powiedzcie mi. Jak z czymś takim walczyć? No, no chyba jednak będzie łatwiej do tego grobu się tepnąć. Tak mi się w sumie standardowo. Tak. No i znowu pomoc losu? Albo coś jest naprawdę przychylne, albo zaczynam się obawiać o to, co to może oznaczać. Żeby po tej nagłej przychylności losu nagle miała być jakaś super klątwa, czy coś? Czy może tak się dzieje, bo już nie mam więcej ludzi, którzy mogą zachorować na smoczy mury. No po prostu coś się triggeruje, a nie może się striggerować nic innego niż to i taki wynik jest. Jedno z tych dwóch mi się wydaje bardziej niż samo sobie to. I czy to chyba właśnie zauważyłem, gdzie była... Gdzie był mój błąd? Jest naprawdę tu, wydaje się, jakby to była cała lokacja, którą mogę jeszcze pozwiedzać. Tak. Właśnie, dobra, tu byłem już. Jednak fałszywa alarm z tą całą lokacją. Ale jestem prawie pewien, że coś tu jeszcze się znajdzie. Co, że nawet nie mogę znaleźć tej bramy, przy której byłem wcześniej, to... No... Daję sobie, powiedzmy, około 90% szans na to, że... naprawdę pominęłem sporo. Więc... tak... Jak widzę, możemy dać trochę za głośno nawet jak... na ściszenie, bo... Tak, przyznam się, że po tym trzecim odcinku... No po prostu... Do trzeciego odcinka pod koniec, dosłownie jak już skończyłem, zauważyłem, że... Wskaźniki, jeśli chodzi o udźwiękowienie muzyczne i w ogóle dźwięki z Sekiro były trochę za wysoko. I ach, ja przecież to było to, no ta. Też ta gałąź. Ona mi sugeruje, że jednak gdzieś jeszcze da się dostać. A, okej. Wielkim gdzieś się dostać. No. Też zbyt powiedzmy... No, normalnie nie wiem, co ja chciałem powiedzieć. Ale mogę to łatwo podsumować nawet z takimi słowami jak życie mnie mnie. Tak, życie mnie mnie. Nie będę się tutaj śmiał, nic. To jest wszystko, co mogę powiedzieć. Sam nie wiem, co mogę. Znaczy, w sumie sam nie wiem, co. No, ale coś. Tak najprościej mówiąc. Nieźle mi idzie z zarobkami. Jak obserwuję. I właśnie, odnośnie się wszystkiego, miałbym was wielką po prostu prośbę. Otóż fajnie było, gdybyście uradzili mi porad, jak walczyć z tymi wszystkimi
gościami, którzy dzidy posiadają. Bo widzicie, oni są chyba największą zmorą, póki co. No i może ci z armatami też, ale tutaj to bardziej chodzi o moją łopowatość niż o brak umiejętności. Zamiast porządnie skontrolować ich czy coś, to nie, ja będę właśnie w taki sposób podchodził do bitwy. Więc może lepiej wypiję tam jedną tykwę. No. Muszę naprawdę jeszcze dużo nauczyć chyba w kwestii Sekiro. Dobra, więc teraz... Tutaj. I czy jest tu jakaś dalsza część lokacji? Tędy chyba wlazłem w ogóle do tego zamku. Nie no, ale to nie może być takie oczywiste, proste i w ogóle. Nie no. Więc to musi być coś jeszcze. Coś, czego nie jestem w stanie zaobserwować. No po prostu musi. Teraz się udało. Jakoś naprawdę prawnie mi to wyszło. Chociaż też nie jestem aż tak przekonany, powiedzmy, do tego wszystkiego. No dobra. Nie można otworzyć z tej strony i w ogóle tego typu rzeczy, to jednak zachęcają do zwiedzania tego miejsca. Gdybym tylko widział jakiekolwiek potencjalne drogi. Chyba, że wodą. Nawet ja zakładając, że ta woda może być groźna, strasznie szybko z niej wylazłem. Chyba jednak się nie myliłem. Tak. Chyba się nie myliłem odnośnie zagrożeń panujących w tej wodzie. Ryby jakieś gryzące. Dobra, nawet w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć. W sumie nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Poza tym, że no... Czuję się naprawdę zagubiony. A nie jestem w stanie uwierzyć, że ten zamek naprawdę miał służyć tylko jako przejście. Za krótka lokacja jak na... Coś, co sugerując... Patrząc na swoją nazwę, naprawdę powinno być czymś olbrzymim, więc no... Może nawet... Nie teraz czy coś, ale będę musiał prawdopodobnie... zrobić coś, czego bardzo nie lubię, czyli... sprawdzić... sobie na jakieś wiki czy coś, czy jest tu więcej przejść. Dobra, no to a tak, dobra. Wybaczcie, to trochę się rozproszyłem, ale... po prostu... Dobra, co ja będę opowiadał o swoim życiu i co mnie rozprasza tak bardzo. Po prostu się rozproszyłem chwilowo. Nawet sam nie wiem, dlaczego tak do końca. Ale no. Już jestem, mam nadzieję... Że to zawyżuje, da się wejść w ten sposób. Nie wiem, co to zmienia, że tak to nazwę, no ale... Coś musi. Dobra, wiecie co, ten odcinek będzie trochę krótszy, patrząc na to, że... No, przez to, że gra mi wykraszowała. Mam chyba czas nagrywania poprzedniego i że trochę zgubimy chyba czasu. Wynika, że tamten będzie bardzo długi, więc no. A to była czwarta część maratonu. Zresztą tak, no. Nie ukrywając, już sprawdziłem, dlatego jest mniej więcej 4, łącznie z tą, którą teraz właśnie nagrywam. Zobaczymy, ile będzie, dopóki Sekiro mi się nie znudzi, oczywiście będę nagrywał i w ogóle. Do zobaczenia już w następnych odcinkach. Hej!